witam już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Naruto Shippuden Ultimate Storm 4 Walki Online. Po dwóch ciężkich dla moich psychice odcinkach, które dla was mogły następować po dwóch tygodniach, a dla mnie nastąpiły po kilku sekundach, stwierdziłem, że w tym odcinku zrobimy coś, co już zrobiliśmy kiedyś, ale zrobimy to jeszcze raz. Dzisiaj nastąpi pojedynek komputer versus komputer, a ja będę to komentował. Te wielkie epickie starcie. Jaką byśmy tutaj walkę mogli dla was przygotować dzisiaj? Jaką walkę chcecie zobaczyć? No, słucham. O. Takushina versus Minato? O kurde, walka małżeńska? No to pewnie. Wiadomo, pokłócił się Kushina z Minato, w tym uniwersum żyją. Minato powie, zabieram tego gówniarza z domu, nie będziesz już go miał. Zabieram go i się wyprowadzam, ty stary żulu alkoholiku, śmierdzący, jebiący i w ogóle. Tak do niego powiedziała, a Minato na to się zbekał. Minato się zbekał i wiecie, po Arnoldzie, bo pił akurat Arnolda. No i powiedział, wypierdalaj, był taki hardy, ale nie wie, że po tej walce Kushina już skieruje tam pewne pismo do pewnej instytucji znanej jako sąd rodzinny. No i Minato będzie bulił alimenty. No ale Minato jest Hokage, tego chłopa będzie stać. No i jako, że Minato jest czwarty, powiedział, a bierz tego kurwa nieudacznika, on nawet z Clonjutsu i Roki zjeb nie może zdać. Ja se kurde zrobię tutaj syna mechanicznego, który normalnie ze spam Rengana spami tako, a ty tego to se w dupę tam wsać. Elo, proste. Zakończono. Rozpocznijmy pojedynek. Zobaczymy, kto wygra wojnę o alimenty. Kto wygra wojnę o alimenty, gdzie się biją? Oczywiście pod rezydencją Hokage. Pod ich, można powiedzieć, domem, chociaż oni nie mieszkali w rezydencji Hokage. Ale jak wiecie, tak to mogło być. Walka rozpoczęła się na ostro. Mąż wjechał tutaj ze swojego firmowego, prawego, sierpowego. Kushina niestety przywołała swojego dzieciaka. Młody w obronie matki staje. Tutaj postawa żółwia. I walka, kurwa. Klon syn kontra prawdziwy syn. Przybrany syn kontra syn. Walka syna, walka step bro, step sister. I wjechał stary. Zaraz tutaj zrobi firmowy kopniak na mordę dzieciaka, matka tutaj z powrotem dzieciaka wyzwała i z powrotem walka małżeńska, patelnia kontra spam Rengan. To będzie potężniejszy, Kushina tutaj napierdziera salta, wiadomo, gipka bardzo, wleciała kurde swoją firmową techniką z kuchni, czyli strzał na mordę Minato, ale Minato wypuścił syna, co jest? Step zombie jest step mother, tak to się w tych filmach, które czasem oglądam, nie zdarza się tak to. I pięknie filmowa atak patelnia po raz pierwszy trafia! Po raz pierwszy atak patelnią wleciał, Minato leży, wpada synalek, jeden synalek leży, tutaj znowu syn bije ojca, matka znowu poprawia patelnią, kolejny strzał, syn kurwa tutaj wymiana normalnie w God of War Ragnarok w finale i piękny kombo, stary leży jak zwykle, czyli najebany na glebie i się wkurwił, olbrzym przyszedł, olbrzym wstał, olbrzym idzie, ale widzę, matka tu się olbrzymem nie przyjmuje, syn, ale tu się mści za starego, stary ty chuju, wolałeś kupić trepak Arnolda niż mi dać kurwa 2 złote do szkoły, żulu jebany, a co to? Stepson wleciał w obronie starego, wpierdzielił się z ultimate'em, o kurde, młody tego nie przetrwa, młody może tego nie przetrwać. Czy młody dobrze żyje? Stepson stoi jak totalny szef, niczym Tobey Maguire czy Spider-Man po rzuceniu bomby w Harry'ego Osborna. Normalnie się tako stoi i elo, essa, jak to mawia młodzież. I jest pojedynek Stepsonów. Wleciała matka z patelnią, niestety nie trafiła. Wszyscy zachowują tutaj dystans, jakby się bali złapać od ciebie choroby weneryczne. Ale w tym przypadku to nie wiadomo, czy Kushina złapie ją, czy złapie ją Minato. Przyczyny mogą być z obydwu stron, pojedynek jest dość wyrównany i syn atakuje! Stary się tutaj odpalił, widać, że poza kadrem, kiedy Stepson walczył, wypił 4-pak Arnolda, żeby włączyć tutaj totalnego buffa. I pięknie trafia ze spam Rengana z powietrza w dzieciaka, no przynajmniej jeden pozew za przemoc domową to już wleci i znęcanie się nad dzieckiem. Ale on się tym nie przejmuje, w tym obecnym stanie obojenia żaden pozew, żadne widmo zakładu karnego nie może go po prostu zatrzymać. Żaden spam Rengan, nic, stara wleciała. Wypsztykał się wszystkiego, wypsztykał się z many, Stepson tutaj ładuje drewno, ale niestety nie ładuje kotry. Atakuje, będzie to w ultimate'em, o kurwa, stary z przyczajki wleciał z ultimate'em w dzieciaka. Dzieciak chyba do spania pójdzie, ale stary jest strasznie osłabiony.
stary, jest tu już naprawdę strasznie osłabiony, już nie ma po prostu energii, żeby dalej atakować, ale jednak jest last man standing, biegnie z kolejnym spamręganem. Naruto się próbuje podać, będzie próbował być odbita, co? Trafił! Zemsta za matkę, stary do spania! Olbrzym pokonany, wyrównana walka, prawda, wyrównany pojedynek małżeński, niestety męska strona staje się prowadzić, a tak jak wiemy, zawsze matka wygrywa takie sprawy sądowe i tym razem nie powinno być również inaczej. Ale niestety, stary przełamuje schematy, walczy o prawa mężczyzn! Proszę, kolejne trafienie, skoro że trafił dzieciaka znowu zamiast starą! Piękne trafienie ultimate'em, czy ta walka się jeszcze odwróci? Młody się nie poddaje, wyrywa spamręgana od Stepsona na mordę, po raz kolejny łapie ultimate'a i młody oddaje ultimate'em! Pięknie! Po prostu pięknie! Co się dzieje w tym meczu? Co się dzieje w tym meczu? Jakie emocje? Po prostu jakież to są emocje? Ciężko usiedzieć na krześle jest. I spam rejton w wykonaniu młodego! Nieźle! I wleciała stara final boss. Ma tylko jedno drewno, trochę kotry. Stepson się pojawił, stary się już wycofał, bo stary już jest tak pobijany, że normalnie te pizdę pod okiem to będzie leżył przez 4 dni. Komentator wyciera ciągle swoją ślinę z monitora, bo tak pluje komentując to paraolimpiadę. Ale nie można tak tego nie komentować, gdzie są takie emocje. Stara wleciała z kolejnym spamręganem. Znowu stary się pojawiał, znowu bicie dzieci, z tego nie pochwalamy. I pionie! Znowu młody, chyba 10 raz podczas tego meczu wyrywa ze spamręgana na mordę. No młody, te złamanie w kończyn dolnych to będzie leczył bardzo, bardzo jeszcze długo, ale na szczęście przynajmniej będzie chodził do szkoły i będzie miał czas, żeby sobie potrwać Storma. Pięknie trafia spamręganem starego. Stary obrócił się kurwa więcej razy niż ziemia w ciągu roku. I pięknie, kolejny atak. Kolejny spamręgan od Stepsona, matka leci z patelnią, znowu podbija, co się dzieje, Łapa nie wtórzył na teammate'a ze starą, kurwa, niestety zniwoczone, a tak mogło to odwrócić losy pojedynku, nie! Stepson trafił za teammate'a i zakończył ten pojedynek. Proszę państwa, cóż to była za bitwa, prawa mężczyzn, mężczyźni zwyciężyli, tym razem nie kobiety nie są górą, tym razem to mężczyźni dominują w łańcuchu pokarmowym. I tak ma kurde być. Dajcie już ten parking zero, co?